Ale to będzie meczycho. Witam was serdecznie. Słuchajcie, na start prośba o zostawienie łapy w górę, czyli standardowo od razu wszystkim z góry, którzy klikną tam na dole. Dziękuję bardzo serdecznie. Polecimy z promocją dla nowych graczy, konkursem, kuponami. Słuchajcie, nowi gracze, bo wiem, że jest was tutaj mnóstwo, codziennie są pytania o tą promkę. Jeżeli nie macie konta w Winnerze, to jest oczywiście polski legalny bookmacher, a założycie je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu 155 VIP przy rejestracji, tak jak teraz widzicie, no to możecie sobie stworzyć pierwszy kupon w tej promocji maksymalnie za 176 zł i 14 groszy, obojętnie ile zdarzeń, obojętnie jakie kursy. Jeżeli kupon nie wejdzie, wróci do was 155 zł, bez konieczności obracania możecie tą kasę wypłacić, czyli macie tak jakby sprezentowany pierwszy kupon na tą stawkę 176 zł 14 groszy. Jeżeli nie wejdzie, tracicie tylko podatek, a resztę, czyli 155 zł możecie wypłacić na swoje konto bankowe. Świetna promka dla nowych graczy, jeżeli ktoś chciałby skorzystać pod Ligę Mistrzów, jak znalazł. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to 2 minuty i można sobie tworzyć kupon. Słuchajcie, lecimy z konkursem. 5 do wygrania, standard, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć. Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem. W komentarzu to powiecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu. Oczywiście pomiędzy Barceloną a Bayernem Monachium. Typujemy do godziny. Dodatkowo oczywiście dopisujcie swój login gracza z Winera, czyli standard. Typujemy do 21.00, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Winner nie biorą udziału w zabawie. Lecimy z dwoma kuponami na dzisiaj, mamy dwa kupony, wybraliśmy dwa kupony na ten film od was. Pierwszy jest od Szczepana. Szczepan podesłał trzy zdarzenia, czyli ostatnio taki standardzik. I mamy tak, polecimy od góry. Puchar Polski, GKS Bełchatów, Legia Warszawa, wynik meczu i zwycięstwo i over bramek, czyli Legia wygrywa spotkanie i w meczu minimum dwa gole po kursie 1.36, strasznie mizerny ten kurs, ale tutaj Szczepan tak gra ten typ, ponieważ twierdzi, że Legia nigdy nie lekceważyła Pucharu Polski i tutaj no, różnica poziomów jest ogromna i Legia powinna na poważnie podejść do tego spotkania, spokojnie tego overa sama powinna pograć i to spotkanie oczywiście wygrać. Więc tutaj w ogóle bez zastanowienia Szczepan postawił sobie to zdarzenie. Wydaje mi się, że faktycznie dobre. Legia, świetne transfery, świetne okienko transferowe. I tutaj, żeby podkreślić te dobre nastroje, które panują w drużynie, no powinni zrobić bez problemu ten pierwszy krok. To jest 1.32 oczywiście finału Pucharu Polskiego, o ile się nie mylę. Tak, 1.32 finału, więc tutaj mamy taką propozycję jako pierwszą. Dalej mamy no oczywiście Bayern z Barcelona z Bayernem Monachium. I tutaj mamy zakład na to, że Robert Lewandowski strzeli gola lub zanotuje asystę po kursie 1.55. Przypomnijmy szybko ostatni mecz Bayernu w Lidze Mistrzów, oczywiście z Chelsea 4-1. Lewy dwie asysty, dwa gole, więc tutaj razy 4 by to siadło. I tutaj faktycznie jest na to bardzo fajny kurs. Lewy aktualnie w takiej dyspozycji, zresztą od tego nie trzeba mówić. Tutaj wszyscy doskonale wiemy, w jakiej on jest formie, w jakiej on jest dyspozycji, że tutaj momentum jest po jego stronie, powinien strzelać te gole, asystować naprawdę, ciągnąć Bayern do przodu i tutaj, no oczywiście znajduje się to na kuponie Szczepana, wydaje mi się, że dobra propozycja. Ogólnie powiem wam, że w dużej, naprawdę dużej większości kuponów, które podesłaliście, te kupony są w stronę Bayernu, albo awans, albo zwycięstwo, albo lewy gol, albo zwycięstwo z overem, naprawdę bardzo dużo gdzieś tutaj większość osób Barcelonę skreśla, tak samo jak Szczepan, chociaż niekoniecznie, bo tutaj lewy może strzelić, a Bayern może odpaść, więc tutaj to jest druga propozycja i ostatnia, przenosimy się do drugiej Norwegii, czyli gdzieś tam lecimy do niszy. Ranheim gra z Ojegarden i tutaj mamy zakładzik na to, że w meczu zobaczymy co najmniej 3 gole. Ja wam szybko przedstawię sytuację, jak tutaj wygląda po 8 kolejkach. Ranheim, czyli gospodarz, jest na drugim miejscu, 18 oczek, bardzo dużo goli strzelonych, bo w 8 meczach 23 gole strzelone, 14 straconych i grają z 13 zespołem, który uzbierał 6 oczek, no czyli faworyt od razu widoczny. Jeżeli chodzi o bramki gości, no to 13 do 17 i tutaj pada w meczach tych zespołów bardzo dużo goli. Jeżeli chodzi o Ranheim, 4,6 gola na mecz, strasznie dużo. Jeżeli chodzi o gości, 3,75 i tutaj po prostu Szczepan sobie dokleja tego overka. Co ciekawe, w 4 ostatnich meczach nie było overa 2,5 goli. Nie było overa 2,5 goli, więc tutaj zachowawczo przeanalizujcie po swojemu. To jest po prostu kupon podesłany do nas na fanpage. Nikt nie każe tego grać. Nikt nie mówi, że to na pewno będzie siadało. To są po prostu propozycje i gdzieś tutaj sobie dyskutujemy w ten sposób, co wygracie, co my gramy. No tak to wygląda i tak to ma wyglądać. To jest kupon od Szczepana. Mamy 3 zdarzenia.
Z 400 zł może się zrobić 1083, piękne 1083, 3 fajne zdarzenia. Oczywiście fajne, jeżeli przeanalizujecie też po swojemu, pamiętajcie, nie grać w ciemno. Dobra, pierwszy kupon mamy zrobiony, 1083 na kuponie od Szczepana i drugi kupon to jest single. Single po kursie 2,49 od Daniela. No i tak jak mówiłem, większość w stronę Barcelony, tutaj Bayernu, przepraszam. Tutaj mamy, że Bayern strzeli gola w obu połowach. No ciekawy typ, ale faktycznie Bayern sobie kreuje tyle pozycji, tyle sytuacji bramkowych, że nie jest to wykluczone. Barcelona w obronie, no, nie jest jakimś wybitnym zespołem. 2,49 na pewno trochę value, tutaj mocna stawka 300 zł, 657 zł na kuponie, więc dwa potężne kupony na dzisiaj, na Ligę Mistrzów, na Puchar Polski, na drugą Norwegię. Wydaje mi się, że bardzo ciekawie to wygląda. Oczywiście, jeżeli coś Wam się podoba, przeanalizujcie po swojemu, skorzystajcie, jeżeli nie, po prostu sobie śledzicie albo olewacie temat, zapominacie wszystko. Wszyscy są szczęśliwi, wszyscy są zadowoleni. Trzymam kciuki za Wasze kupony. Na sam koniec oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do grup, linki macie w opisie pod tym filmem. Oczywiście dzięki wielkie, że oglądaliście do samego końca, że kliknęliście tą łapę pod filmem, bo to dla nas naprawdę bardzo ważne. Jeżeli coś się wtworzy w internecie, to te interakcje są bardzo istotne, więc serdecznie dziękuję. Trzymamy kciuki za ciekawy mecz, za ciekawe widowisko, oczywiście wieczorem. Trzymamy kciuki za kupony, żeby jak najwięcej wygranych było. Słyszymy się niebawem. Na razie.